Więcej, więcej, więcej! Co fucking ten, co fucking ten, fucking ten. A, ulubieni streamerzy, au. No, rybki zarybione. Ja pierdolę. Alpaki czy samice pokryte. Alpaki? Nie, to może być za duże. Ale to mamy już jeż pigmejski, biały samica. No to już. Do Ady. A to jest chyba jakiś chuj. Znaczy jeży ładna, ale nie z takimi oczami czerwonymi. Rybki zarybieniowe koło wystawił chyba z 50 razy tutaj. To może być nieogar. To chuj, zadzwonimy tylko dlatego, że wystawił to z 50 razy. Tak bym ogólnie do niego nie dzwonił, ale wystawił to chyba rybki z 50 razy. Pewnie nie potrafi się obsługiwać komputerem. To zadzwonimy do niego. Do gnoja śmierdzącego. Co z majorem? My, no nie, kurde. Nie wiem dokładnie, co tam się stało. Weź te drzwi, zamknij te. Łączone, właśnie nie wiem, bym musiał mi coś podpowiedzieć na Instagram, jak łączony telefon zrobić, bo nie wiem. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Tak, słucham. Wystawił pan Oli się rybki zarobieniowe. Tak, oczywiście, właśnie wystawiałem świeże ogłoszenia. No, opowiadaj pan, nawija pan makaron na ucho. Tak naprawdę to będą moje pierwsze jakby ryby takie, tego typu. I chcę, żeby pan... Ale pana interesuje te, które pan widział na ogłoszeniu, czyli kolorki, czy bardziej... Nie. To by pana interesowało, tak mi pan powie. Najbardziej mnie interesują właśnie te, które są tutaj na zdjęciach, czyli takie jakie złociste, takie jakby, takie... Wie pan. A właśnie, bo pan na drugim miejscu dodał takie jakby zapięcie pasów i to są ryby w pasy zapięte normalnie? No to było, wie pan, no moja znajoma normalnie przyjechała po rybkę i takie zapakowałem jej karpika po prostu. A mógłby w, pan... w takie właśnie póki kupujemy rybki. I normalnie pan by mi zapakował tak, żeby w pasy je zapiąć i mi, pan by mi je przywiózł albo coś? No tak, proszę pana, ale wie pan, ja działam trochę na szerszą skalę, bo my działamy na całą Polskę. No. Jeżeli by pan... Pan mi powie, pan potrzebuje do oczka czy do stawu? Do stawu. Ja chcę sobie dostawić je. Rozumiem, wie pan co? Pana interesują kolorowe rybki, tak? No tak. Złota orfa na przykład? Jeszcze raz? Złota orfa. To jest jakaś cipa? Czy... Że co? Nie, bo nie rozumiem, bo nie wiem, o co pan konkretnie pyta. Czy wie pan, co to jest złota orfa? Wie pan, jak wygląda? No nie wiem właśnie, dlatego dzwonię, żeby się dowiedzieć mniej więcej, jak to wygląda, bo pan tu najbliżej mi pana znalazł na Oliksie. Dobrze, a pan skąd dzwoni? Ja do pana tak, nie wiem ile dokładnie, bo nie wiem, jaki pan tu, czy prawdziwy adres pisał. Pan jest z Gorzowa Wielkopolskiego? Nie, ale też tam dowodzimy. A, no to ja jestem z... wie pan, gdzie jest Wysoka? No nie, no ale pan mi powiedział Gorzów Wielkopolski. A Tarnów? A wie pan, gdzie jest Tarnów? O, tak, właśnie na Tarnów wystawiałem ogłoszenie. No, no to ja z Tarnów. Tak, patrzyłem na mapę, to wiem, gdzie jest Tarnów. No ja z Tarnowa, no. Proszę pana, u mnie to wygląda tak. No składa pan u mnie zamówienie. No. Wysyła pan mi dokładny adres z kodem pocztowym, wtedy ja pana wrzucam zamówienia. No. Ja współpracuję jeszcze z dwoma osobami i my razem złączymy swoje zamówienie. Jak mamy samochód, to wypuszczamy, tak? I dobra. Wtedy na przykład dzień przed dostawą dostaje pan informację. Ale teraz pan gada jak właściciel firmy, ale mnie to nie interesuje, bo jak po prostu chcę je wpuścić do stawu, bardziej mnie interesują sprawy techniczne. Czyli po prostu takie rzeczy, wie pan, że na przykład jaki gatunek, ile one będą żyły mniej więcej, tam takie rzeczy, a nie, że tam pan... Ja tam mogę sobie przyjechać samym... No. Powiem pan tak, ja tam kurwa nie wiem, ile ryby żyją. Powiem panu tak, ja mogę panu sprzedać coś, bo ja się zajmuję bardziej od strony biura. No. Tym. Mam tak, złotą orfę, jakby właśnie pana interesowała kolor karp koi. No. One są droższe, bo to jeszcze jest zależne od ubarwienia. No. Karaś kolku, no, też posiadam. No. Posiadam jeszcze z kolorowych pin kolor. No. Posiadam jeszcze, proszę pana, żeby panu, kurwa, masz mi kłamać. Karaś kolor chyba mówiłem, tak? Mówi pan, mówił, no. No i wie pan co, ale to...
Teraz jest bardzo ciężko dostępne, nie mogę znaleźć. To jest dobra. Koi butterfly, nie? On też ma taką zajebistą długą, kurwa, taki długi ogon ma. Dobra. No to ja panu wymieniłem ale... to, co teraz mogę... Dobra. Wiem mniej więcej, o co chodzi. Na przykład po weekend, bo teraz weekend wiadomo i tak dalej, ale na przykład po weekendzie mógłby pan normalnie pan dowozi, tak? Jakbym chciał wziąć, to pan przywiezie po weekendzie? Powiem panu tak. Ja panu po prostu, jeżeli pan nie złoży zamówienie i wyśle pan, no, co by pana interesowało, wtedy ja pana wrzucam w listę zamówień. Oczekiwanie jest maksymalnie tydzień, tak? No bo wie pan. A, dobra. Rozumie pan, bo ja nie będę puszczał z Mazowieckiego, z jednego tak. z zamówieniem za 100 zł, tak? Nie, to od razu panu mówię, że chciałbym, żeby pan, jak złożę nawet dzisiaj panu zamówienie, to mogę poczekać ten tydzień, ale chciałbym, żeby one były tak, moim zdaniem, humanitarnie przewożone, tak jak tutaj na drugim zdjęciu, żeby w takim worze i w pasy zapięte. Nie będę tak mówimy. Ale nie robi sobie pan teraz jaj, że normalnie pan w pasach je wozi, tak jak tu na zdjęciu? Nie, ja mam przystosowany samochód do tego. No to ja od razu mówię, że się zgłaszam. Tylko mówię, może być za tydzień, ale żeby one były właśnie w taki sposób łagodny, żeby w pasy bezpieczeństwa były zapięte w taki worek fajny i żeby normalnie w samochodzie coś się działy. Tam wiadomo, jakieś radio, jakieś nie... Po prostu, żeby były bezpieczne, nie? Proszę pana, włożę rybkę już, o Jezu, weźmiemy długi czas rybę i proszę pana, my po prostu mamy busa do tego przystosowanego i układamy je na podłodze, ale układamy je w taki sposób, że worek nie lata w ogóle po pace, tylko jeden jest obok drugiego i nie ma prawa, żeby to się ruszyło. O, no dlatego, nie ma prawa. Dlatego mówię, chciałbym, żeby było tak jak na zdjęciu pan to przygotował, bo wiadomo, że pan mógł na zdjęciu to wrzucić w Photoshopie gdzieś tam takie zdjęcie przygotować, a jak to jest prawdziwe zdjęcia, że pan tak dba o ryby i ma w pasek bezpieczeństwo, to szacunek. Zdjęcie, nie, ja bardzo dbam o ryby, bo wie pan co, lubię wszystkie zwierzęta, kocham wszystkie zwierzęta i... Proszę pana, wie pan co, ja też kocham, proszę pana, ja też kocham zwierzęta, dlatego jak kupuję kebaba, to zawsze kupuję mięso mieszane, żeby mieć pewność, że co najmniej dwa gatunki zwierząt zginęły. O! No, także wie pan, ja po prostu też kocham, ale mówię, chciałem, żeby te ryby w fajnym stanie do mnie przyszły, żywe, a nie jakieś tam zmaltretowane. Znaczy nie, wie pan co, to już powiem panu teraz tak, teraz jest ten lato, tak, i pan sobie weźmie to pod uwagę, że jest ciepło. Właśnie w ciepłe dni to jest najgorszy okres, jeżeli chodzi o transport ryb. No właśnie, one się nie ugotują tam, bo jak jest na morzu 30 stopni i temperatura wody 30, to już ryby stękają, nie? No to proszę te pana, teraz panu tłumaczę. My wtedy, wie pan co, umawiamy się na 3 w nocy, ładujemy do 5 rano maksymalnie. Dobra. O 5 rano samochód z Mazowieckiego wyjeżdża i jest u pana maksymalnie na 10-12, bo po 12, kiedy jest największe słońce, to ta ryba będzie mi umierać. A jeszcze myślimy nad tym, żeby kupić samochód specjalnie do tego przystosowany, czyli myślimy o chłodni jakieś. Dobra, tak? Dlatego, żeby pan się na mnie też nie obrazi, teraz powiem, dlatego możemy się tak właśnie mówić, i wezmę nawet większą ilość, bo tam dla mnie nie problem, żeby zapłacić. Tylko chodzi o to, weźmiemy największą ilość, tylko że jak one zdechną, to od razu mówię, To jest wtedy odliczane przy transakcji u pana. Nie. Jak ktoś przyjedzie mi z martwymi rybami, od razu u mnie ma listwę na twarz i żeby się nie zdziwił. Bo wie pan. No dobra, ja spoko rozumiem, tylko wie pan co, bo tak teraz pan ze mną rozmawia. No wiem, że panu się teraz głupio zrobiło, ale od razu mówię. Jak ktoś będzie nie, mi męczył zwierzęta, to od razu ode mnie ma listwę, nie? Wie pan co, ale to się zdarza, że ryba padnie w transporcie. I co wtedy? Co, padnie mi jedna kurwa na cały worek i co pan mu zajebie kurwa w łeb? I od razu pana kierowca dostaje w listwę w łeb, że zmaltretował zwierzęta. A jak jeszcze ktoś będzie się pruł, to jeszcze i pan dostanie. Dobra, wie pan co, jak pan chce, to ja mogę panu wysłać adres, pan sobie sam przyjedzie po tą rybkę i pan sobie sam ją przywiezie i pan mi powie, ile panu zdychło w trasie. No, widzi pan, bo teraz pan się przestraszył, jak dopiero przyszliśmy na poważne tematy, tak? Nie, tam wie pan, mi to tam rybka, mógłby pan mu wyjebać, bo sam bym mu chętnie wyjebał temu kierowcy, bo jest kurwa idiota. No, ale... właśnie, no, dlatego nie, tłumaczę, no, że... Nie, też by potem, kurwa, były jakieś do mnie problemy, że ja wziąłem, wie pan co, pan jest moim klientem, ja pana wrzuciłem ten i pan coś się spróbował do niego i mu wyjebał głód, tak? No, wie pan, to nie chodzi o to, że nie lubię ludzi,
Bo lubię ludzi, ale jeszcze bardziej kocham zwierzęta. Jak on mi przywlókł martwe rybki i tak dalej, to ja z nerwą mógłbym mu wyjebać po prostu, nie? A wie pan, że to się zdarza w transporcie? No ja nie jestem, nie mam na to wpływu, tak? Dlatego wolę z panem porozmawiać, jak kulturalny człowiek. I tyle, a nie, że wie pan. No wie pan, no to dlatego panu na przykład mówię. Jak na przykład ktoś do nas zadzwoni i poprosi o płoć. I powiem panu, że płoć to jest tak delikatna, no nie ma innej opcji, jak ją przewieźć, nie ma. Ja bym musiał ją chyba w zamrażarce przewieźć, a ja nie mam takiego samochodu. No to właśnie, no to wtedy pani... Niech pan wtedy powie, że pan przyjedzie samemu i wtedy wszystko, co się stanie, to będzie na mnie, a nie, że chłop mi przywiezie połowę martwych rybek i tam... To nie w ten sposób. Ale słyszę, dobra, ale słuchaj mnie. Słyszę, że też jesteś wypity, to może zadzwonię jutro, bo słyszę, że też tam piwo sobie popijasz czy wódkę, nie? Znaczy nie, wie pan co, no już jest ta godzina, właśnie wypiłem sobie piwko, no. Bo siedzę na tym OLX-ie, pracuję. No, ale słyszę, że... Po całym dniu pracy, tak? Ale słyszę, że wychlałeś trochę, to wiesz, ja też nie jestem głupi, ja też sobie lubię wypić, ale u mnie kultura musi być, a nie jakieś tam chamstwo. No, staram się z panem kulturalnie rozmawiać, tak? Nie rozmawiam jakoś po chamstwie, no, tak? Kulturalnie ze mną rozmawiasz, bo dobrze wiesz, że spacyfikowałem... Dlatego rozmawiamy. No, dlatego wiesz, że spacyfikowałem twojego kierowcę, a nie ciebie, tak? No właśnie. A słuchaj, powiem ci tak. O tej płoci na przykład, albo szczupak, tak? No. To jest tak delikatna ryba w transporcie, że jak wysyłamy, to i tak trzeba wrzucić te 5 sztuk więcej, bo to jest tak delikatne, że to na pewno padnie w transporcie. Gdybym ja miał do ciebie, powiem ci, 30 kilometrów, no. To ja bym ci, kurwa, w jaderku to, kurwa, przywiózł i bym wiedział, że nie zdechnie. Ale jak ja do ciebie jadę 400 kilometrów, no. To licz się z tym, że na pewno coś padnie. Słuchaj mnie, jakbyś mi przyjechał, żeby połowa ryb, tak jak mówił, żeby zmarła, nie? To ja bym ci od razu listwę wyjebał, byś 3 dni bez muzyki tańczył. Nie połowa. Powiem ci tak. Zamówiłeś u mnie 100 płoci. No. Ja ci wrzucę do tego 10 więcej, no. Bo wiem, że te 5, maksymalnie 10 sztuk może padnąć. Bo ona jest delikatna, tak? No właśnie. I to nie ma takiej... Nie, no to słuchaj, no kurwa, no delikatnych ryb, kurwa, w sumie... No to płoci bym ci, kurwa, nie dał, bo byś wtedy mi kierowcy najechał, żeby mi nie wrócił i to. Nie, no słuchaj... Nie będę tego Dlatego ci mówię, że ja wolę zadzwonić z Olixa do właściciela, żeby mi powiedział prawdę w oczy, niż przyjedzie do mnie twój kierowca, ja bym go spacyfikował, nie? Łeb bym mu urwał i do szyi nasrał. Dobrze, rozumiem. A powiedz mi, jak duży staw masz? Ile tam? Chodzi ci o metraż czy o głębokość? No metraż i głębokość. No i to mam z 20 metrów może. A głębokość nawet nie wiem, jaka tam jest. Tam jest zarybienie niezłe. Ale to jest dopiero nowy staw. Ja muszę to jakoś zarybić, nie? A wapnowałeś? Wapnowałem. Ja się nie znam na tym. Tam szwagier mówił, żeby tu zawapnować. Coś tam wapnowaliśmy. Ale to też nie wiem, czy to wszystko jak pójdzie. Dlatego chcę wziąć żywe stworzenia, tam zarybić. Część umrze, wiadomo, ale żeby transport chociaż przeżył. A jak twój kierowca przyjdzie i pokaże, że połowa ryby nie żyje, no to od razu mówię, że wychłostam go. No mówię ci, że tak nie będzie. Mówię ci, nie, od razu. Ja od razu mówię, słuchaj me, ja od razu mówię, że twojego kierowcę biorę za wszarz, wychłostam go, żeby się nie dziwił, że przyjedzie, że będzie miał pizdę pod okiem, nie? Bo ja jestem cierpiący na cierpienie zwierząt. Od razu bym go spacyfikował. Obyś mu najpierw kasę dał i możesz go walić na pizdę. No, ja mogę. Tylko żebyś nie miał później pretensji, że ja go pobiłem, nie? No nie no, kurwa, co ja mu powiem, kurwa. No co, taki się czasy klienci, tyle, tak? Przed co się nie zadzwoni chyba na siebie na policję, kurwa. No, żebyś ty potem, kurwa, nie miał problemu, bo to dla mnie to jest taki, kurwa, lamusek, nie? Wiesz, bo jak ty byś mi wyjebał, to ja bym się podniósł, stał i ci oddał, kurwa, i też bym ci wyjebał i było dobrze. No, ale to byśmy się dogadali, jeszcze flaszkę byśmy wypili, nie? A jak przyjedzie mi tu jakiś, kurwa, frajer, jakieś ryby mi da zdechnięte i powie, że ja tu od szefa przyjechałem, no to od razu na pizdę go walę, łokcień go przyduszę, jakąś dźwignię mu założę, w pępek mu słomkę wsadzę, jeszcze piwo wypiję z jego brzucha. Dobra, już starczy tego pierdolenia, co tam byś zrobił, co nie zrobił. Słuchaj, składasz zamówienie czy nie? Ja ci wyślę teraz cennik, kurwa, SMS-em, wysyłam ci cennik SMS-em, patrzysz co ile kosztuje, jak jesteś zainteresowany, to wysyłasz mi SMS-a zwrotnego,
z dokładnym adresem i kodem pocztowym i jak i co zamawiasz dokładnie. Dobra. To... Jak chodzi ci o kolor, to ja ci napiszę, co tam jest z koloru. Zresztą sam zobaczę. Dobra. To zróbmy tak, że ja coś tam już włożyłeś do stawu tego, czy nie? Coś tam włożyłem, ale kurde, mówię, jestem początkujący, żebyś tam się nie naśmiewał ze mnie i tak dalej, bo to mówię, to są jakieś tam jakieś podstawki takie, że wiesz... Tam... Ja się nie naśmiewam z nikogo, kurwa, słuchaj. Dla mnie to jest rzecz normalna. Ludzie to ludzie, nie każdy się, kurwa, musi znać na wszystkim. Ja się, kurwa, znam na rybach, a nie wiem, kurwa, jak w motorze, nie wiem, kurwa, świecę bym mieć. A słuchaj mnie, a mogę się zapytać, ile ty masz lat w ogóle? 27. No to jesteś młodszy ode mnie, chłopie, no to wiesz. To nieważne, kurwa, ile ja mam lat, nieważne to, ale tak ci tłumaczę po prostu, że nie każdy się musi na wszystkim znać, tak? No. Powiedz mi, co wpuszczałeś? Co? Te, jak one się nazywają? Poczekaj, bo kurde, już mówię, jestem amatorem, dlatego mi ciężko znaleźć ten, ale to jest tego, mieczyki. Znasz? Co wpuszczałeś? Mieczyki. Nie. Nie znasz? No to te są takie małe rybki, kurde. Amura, jakiś tam. Ten krąpiec, czy jak on tam się nazywa? Co, kurwa? Jaki krąpiec? Co ty No amury, tam gubiki, amoreny. No takie, kurde, ja się nie znam, mówię, dlatego ja tam... Parkie. No. Karasie. Gupiki, tam te... Karpia, tam jakiegoś tego. Ale czemu... Słuchaj mnie, bo teraz szukasz frajera, nie? Dzwonię do ciebie, normalnie się dogadujemy, albo nie, no po prostu. Jak nie chcesz sprzedawać, to nie, ale jak sprzedajesz, no to przy... Umówmy się tak, że... Powiedziałem ci, chłopie, kurwa. Wyślij mi z powrotem, ja ci wysyłam teraz cennik, słuchaj, rozłączam się z tobą, wysyłam ci cennik, a ty SMS-em zwrotnym Dobra. Wysyłasz mi listę zamówienia Dobra. z dokładnym adresem i kodem pocztowym, bo ja kurwa, Dobra. ja mam dojechać... Dobra, spoko. Masz jakieś rekiny miniaturowe, tak do ozdoby, czy nie ma tak po prostu, wiesz, w takich stawach? Nie. Jak słodkowodny, kurwa, w wodzie ci przeżyje rekin, no co ty w ogóle... Bo to, nie bo to muszą być drapieżniki wtedy, nie drapieżniki, nie? Jak, kurwa, rekin nie jest drapieżnikiem? Nie, no mówię, że rekin jest drapieżnik, on tam by musiał zeżyć cały staw i on by tam nie przeżył chyba, nie? Bo to jest słodkowodna. Opierdoliłby ci wszystko, poza tym by nie przeżył, bo to jest słodkowodna woda. I ale wiesz, ale właśnie gdzieś tam czytałem, że są takie gatunki jakieś rekinopodobne, że mają takie, wiesz... No nie, no dajmy spokój, ja ci nie myślę, kurwa. Dobra. Napisz to, co masz termin, przyjadę, zabieram i sorry, że taka głupia gadka się wywiązała, ale wiesz, też jest z piątek, ja po pracy zmęczony. No ja słyszę, że też było pite. No coś tam, no wiesz, no coś tam wypiję, nie będę cię okłamywał, ale wiesz. No kurwa, normalne, człowiek nie wie, bo napić się nie musi. Dobra, słuchaj, bo ja tutaj mam nakład jeszcze pracy. Dobra, a tak z ciekawości, i co chlałeś dzisiaj? Ja to piję tylko bimber. Dlatego taki już wypijcie. Dobra, zostaw mi SMS-a, ja zadzwonię do ciebie jutro na 6. Znaczy SMS, mówiłem. No, SMS-a. No. Dobra. Dobra, to cześć. No, siema.